Siemka tułemka. Chciałem dzisiaj z wami pogadać, e, oczywiście w trowie na temat naszego ekwipunku, a raczej jego wielkości. Jest coś takiego jak tutaj kolejne zakładki ekwipunku, prawda? I czy korzystacie z nich? No, jeśli odblokowaliście, możecie. Jeśli nie, no właśnie. Jak powiększyć swoje EQ? Zacznijmy od najprostszego po, e, sposobu, czyli małe pay to win. Jest coś takiego jak taki pakiet startowy, który kosztuje 12 zł, czyli to nie są duże pieniądze, sam go kupiłem, sam kupiłem dwa pakiety startowe. Miałem takie ofarta, że jak zaczynałem grać na tym koncie, to jeszcze był poprzedni pakiet startowy, bardzo podobny do tego, w sumie to chyba tylko mountem się różnił. Kupiłem go za 12 zł. I zobaczcie, tu są aż 4 sloty w 4 takie paski w za darmo do odblokowania wtedy jakieś inne pierdołe, nie? No ale za samo to już warto. Tutaj może wam na przykład polecieć yy, Golden Dragon jakiś. Chyba tak mi się wydaje, że, że może. Bo to chyba są zwykłe Golden Haosczesty. Yy, teraz tego pakietu tutaj nie mam, więc wam dokładnie nie powiem co tam w nim jest, no ale to co na rysunku, prawda? Jakiś mount, jakieś style, chaos czesty i tutaj powinno być zwykły golden. Yy, golden. Yy, czy tam greater? Greater Dragon Cash, o właśnie. No i z tego powinny móc całe smoki wylecieć, to tak jak tutaj mam z dusz na przykład. No dobra, no ale taki pakiecik to powiększył mnie o 4. Potem okazało się, że też zmieniają ten pakiet startowy na ten, który jest teraz obecnie. I znowu kolejne 4 sobie powiększyłem, czyli zainwestowałem w sumie 24 zł. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli prawie całą taką stronę odblokowałem bo na stronie jest 10 miejsca, prawda? No właśnie. No i dzięki temu mogę dużo dłużej farmić. Bo słuchajcie, jak już farmicie na wyższym poziomie, w sensie na tych dziewiątkach czy dziesiątkach, czy tej Boże dziesiątce, na dziesiątce to już w ogóle nie ma stoneów, Są tylko te outposty i tylko tam jest loot collector. Czyli na samym starcie, prawda? Czyli po każdym napełnieniu eku trzeba albo do klubu cofać, albo się respawnić, żeby przetworzyć wszystko, co oznacza stratę czasu, prawda? Więc im większe eku mamy, tym dłużej możemy farmić. Tutaj na Uber 9 na przykład corner stone to już jest na tyle rzadki, że bardzo często mi się zdarza, że zanim znajdę corner stone, w którym mogę to przetworzyć. To ja już mam pełne eku i już muszę rozwalić sobie jakiś pomarańczowy temek, żeby móc dalej zbierać te wartościowe, prawda? Oczywiście możecie unikać zbierania na przykład pomarańczowych, czerwonych czy tęczy. Możecie, ale czy nie, nie łatwiej wszystko zbierać, żeby mieć więcej hajsu, prawda? No, jeśli byście mieli nieograniczone eku. To dużo bardziej się opłaca zbierać wszystko, niż tylko od, od Shadow w górę, prawda? Więc mówię Wam, warto zainwestować, oczywiście nie na początku, bo to są drogie rzeczy. No chyba, że chodzi o te pakiety startowe. No tak, pakiecik startowy to polecam. Jak, nikt, jak nie chcecie żadnej kasy ładować w Trow'a, ja rozumiem. Bo też więcej niż to nie kupiłem na tym koncie. Ale bardzo się to opłacało. Jestem bardzo zadowolony z tego, bo już wiele razy można powiedzieć, że się spłaciło to ponieważ nie, nie wybieram w itemach, zbieram wszystko jak leci No to ile tych tysięcy tych pomarańczowych jednak zebrałem, prawda? Jednak one mi się spłaciły Dodatkowo teraz Zapolowałem sobie troszkę na kredyty O, jeszcze są za 165 Ktoś tutaj wystawia za 165 Kiedy, z, zresztą nawet za 160 przed chwilą kupiłem kiedy przez ileś tygodni, bo z dwa tygodnie, dwa albo dłużej, cały czas po 200 tysięcy albo powyżej stały te kredyty, myślę. No to jest świetna okazja. Chciałem nagrać odcinek, jak tutaj powiększam sobie eku. No i patrzę tyle kredytów w takiej cenie. No to aż kupiłem 8 tysięcy, żeby troszkę eku powiększyć, żeby wam pokazać. Patrzcie, pyk plus 5 slotów. I tutaj jeszcze mamy 10 razy coś takiego, nie? Pyjek, plus 5 slotów. To też się przydaje, jak się otwiera na szybko skrzynki. Pamiętacie, jak pokazywałem wam, jak się, jak się dużo gemów otwiera na raz? To się kilka razy klika w tym modzie, żeby to się szybko otwierało. I to zajwania, jak głupie, prawda? Strasznie dużo skrzynek się szybko otwiera, i bardzo szybko może się eku napełnić. Więc im większe EQ, to tym więcej tych skrzynek na raz sobie otworzymy, mamy więcej czasu, prawda? A co tam? Do końca już lecimy z tym Eku. Odblokujemy sobie stać nas. Odblokuję sobie na Max Eku. No i teraz dodatkowe, ile to będzie dodatkowe? 55 itemów mogę sobie tutaj wpakować. To jest bardzo, bardzo dużo. Teraz w mojej farmie nie będzie mogło trwać prawie dwa razy dłużej. Nie będzie aż takich problemów z tym cornerstone'em. I teraz będę mógł dużo więcej naprawdę zarabiać. Bo nie będę musiał się cofać do jakiegoś cornerstone'u czy do klubu specjalnie po to, bo 150 miejsca w eku to już jest absolutnie wystarczające, żeby na takim Uber 9 znaleźć korneston, zbierając kompletnie wszystko, co spotkacie. Na Uber 10 no dużo dłużej będę mógł farmić, ale i tak tam wiecie, jak to wygląda. No może po drodze jakiegoś outposta spotkam. Większe prawdopodobieństwo teraz jest na to. Dodatkowo, zobaczcie, jak ten eku powiększacie. To nie tylko to się powiększa, ale też EQ się powiększa te, w którym trzymacie jakieś klocki, jakieś ozdoby i tak dalej, i tak dalej. To tu też był problem, że coś się do niej nie mieściło. A zdarzy się tak, że wyleci jakiś „Wall Trophy, który jest warty na przykład 50 tysięcy, a nie zbierze wam go, bo już macie tutaj pełne EQ, prawda? Więc to też mogło zaboleć. Tym bardziej, że teraz w tym EQ też są nasionka. One też zajmują miejsce, prawda? No i oczywiście EQ tutaj te trzecie. To też się powiększa. No, jak macie na przykład tak, jak tutaj, ja, dużo kryształków, czy dużo tych innych surowców, to tego ja nie mam akurat. No, ale może wam się zdarzyć, że będziecie mieli strasznie dużo kryształków, dużo innych surowców, a EQ będziecie mieli takie malutkie, że już się wam nie mieści, nie? Jeszcze nawet skrzynek tutaj nie mam. No więc to wszystko jest warte powiększania. Akurat w tym EQ kryształowym wystarczy te 50 miejsc. No, chyba że macie dużo kompanionów no tam 50 parę miejsc wystarczy, to na bank. Tutaj nie ma co wydziwiać, no ale w tym pierwszym to w late game obowiązkowo powiększać eku do bólu. Zobaczycie, że Wam to się przyda. A na początku właśnie ten pakietik startowy, jak mówiłem, bardzo przydatny w tej kwestii. No jak nie chcecie kupić, no trudno, ale myślę, że myślę, że jest tego warto. No nic, no przekonacie się sami, że warto było powiększyć Wasze eku, a tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.